Powiatowe Centrum Sportu we współpracy z Akademią Młodych Orłów zorganizowało turniej halowej piłki nożnej dla uczniów tczewskich szkół podstawowych. Główną nagrodę, Puchar Prezydenta Tczewa, wywalczyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 10. Turniej futsalu dla dzieci z rocznika 2005 i młodszych był pomysłem trenerów Akademii Młodych Orłów, jaka działa w Tczewie od października ubiegłego roku. Organizacji podjęło się Powiatowe Centrum Sportu, dysponujące halą przy drugim LO w Tczewie, a nagrody zespołowe ufundował prezydent naszego miasta. Trenerzy Akademii utworzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej szukają młodych talentów i okazało się, że jest ich w Tczewie dużo. W turnieju większość meczów była wyrównana, nie brakowało emocji, padały efektowne bramki i wielu zawodników zaprezentowało bardzo dobre, jak na swój wiek, umiejętności. Do zawodów przystąpiło 6 drużyn. Reprezentacje tczewskich szkół podstawowych rywalizowały systemem każdy z każdym. Jedyną drużyną, która nie przegrała meczu, była ekipa szkoły podstawowej nr 10. Podopieczni Piotra Chmary zdobyli 11 punktów. Wygrali z 2, 7 i 12, a zremisowali z 8 i w ostatnim meczu, decydującym o końcowej klasyfikacji, z 11. Zwycięzcy grali w składzie: Pascal Wasiewicz, Karol Gajdowski, Filip Garboś, Filip Jarząbek, Bartosz Miller, Mikołaj Ostrowski, Oliwier Sławiński i Mateusz Klęczyński. Drugie miejsce wywalczyła 12, a trzecie 11. Zespoły te zgromadziły tyle samo punktów, po 10, ale w bezpośrednim meczu lepsza była 12. Kolejne miejsca zajęły 8, 2 i 7. Królem strzelców został Oliwier Sławiński ze zwycięskiego zespołu. Trenerzy Akademii Młodych Orłów najlepszym bramkarzem uznali Franciszka Sitkiewicza z 8, a najlepszym zawodnikiem Mateusza Kowalskiego z 12. Nagrody wręczali dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Tomasz Tobiański, przedstawiciele AMO Paweł Wypij i Grzegorz Mikuła oraz działacz PZPN Stanisław Mikołajczyk, który na zakończenie turnieju podziękował wszystkim uczestnikom i zachęcał ich do trenowania piłki nożnej.